W Polsce z niepłodnością zmaga się ponad 1,5 miliona par, a to oznacza prawie 3 miliony nieszczęśliwych ludzi marzących o dziecku. Jednocześnie ponad 8 milionów dzieci na świecie urodziło się dzięki zapłodnieniu in vitro. Rozwiązanie jest więc w zasięgu ręki. Niestety nie wszyscy to rozumieją i metoda ta wciąż budzi kontrowersje, być może z niewiedzą. Za ojców in vitro uważa się Roberta Edwardsa, fizjologa z Cambridge, oraz ginekologa położnika Patricka Steptoe. Po 10 latach badań panowie przeprowadzili u człowieka pierwszą próbę zapłodnienia w szkle. I w ten sposób 25 lipca 1978 roku przyszła na świat dziewczynka Louisa Brown. To był przełom. Te narodziny wywołały światowe poruszenie, ale też niekończącą się debatę na temat in vitro, metody, która daje szansę na posiadanie dzieci milionom niepłodnych par na całym świecie. Metoda się rozwijała i doskonaliła. Kryokonserwacja, czyli zamrażanie zarodków, ją zrewolucjonizowało. Dała możliwość przechowania zapłodnionych zarodków przez nieograniczony czas. W 2010 roku Edwards otrzymał za in vitro Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. W Polsce już w 1987 roku w Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku przyszło na świat pierwsze dziecko, dziewczynka, urodzona dzięki zabiegowi in vitro. Procedurę tę przeprowadził profesor Marian Szamatowicz. Dziś tysiące par w całej Polsce stara się spełnić marzenia o rodzicielstwie dzięki tej metodzie.